Archie, słuchajcie, wraca do gry i wskakuje do turnieju. To jest dla mnie zaskoczenie. No a ty, jak tam spodziewałeś się, chciałeś, bo jesteś zaskoczony, jak to wygląda, że zobaczymy cię właśnie w turnieju na Gromdzie 18. Nie jestem, sam prosiłem osobiście, żeby to był turniej i udało się jednak, że pozwolili mi drugi raz wystąpić w turnieju. Skąd taka chęć, żeby wrócić do turnieju? Można było sobie gdzieś tam walczyć w tych superfightach, dawałeś fajne, krwawe bitki, pewnie miałeś zaufanie i sympatię właścicieli, a jednak do tego turnieju chciałeś wrócić. Dlaczego? Uważasz, że masz tam jakieś niedokończone interesy? A po co dawać jedną krwawą walkę, jak można na jednej gali zrobić kilka krwawych walk? Dlatego właśnie turniej. Większa motywacja dla mnie. Robię pierwszą walkę, jeżeli uda mi się wygrać, będę lepszy od przeciwnika, mam kolejną, żeby na następnej móc się pokazać. Ostatnia walka, bardzo krwawa, brutalna, fajnie rozpoczęta, gdzieś wyciągnięte wnioski, czego tam zabrakło, jak to wyglądało z twojej perspektywy? Tak, teraz miałem okres przygotowawczy jednego z najlepszych bokserów w Polsce, u Michała Leśniaka, także serdecznie pozdrawiam. To on przygotowywał i tutaj jestem pewniejszy siebie. Wiem, co robić, poprawił parę moich błędów, które miałem i mam nadzieję, że ułoży się wszystko tak, że pokażę się z dobrej strony i nikogo nie zawiodę. Dobra, no to teraz też porozmawiajmy sobie o tym, co czeka nas jutro, ale już nie o twoją walkę, ale o tę walkę Joker kontra Scarface. Jak ty ją widzisz? Ale tutaj lubię jednego i drugiego chłopaka, więc ja nie chcę się wypowiadać, nie chcę być stronniczy, mówić o tym. Po prostu jest Gromda i niech wygra lepszy. Szanujemy to, bardzo dziękuję. Dużo dobrej zabawy. Dziękuję również i pozdrawiam serdecznie wszystkich. Dziękuję. Kto następny? Gromda 18. Nadszedł moment, kiedy musisz wziąć sprawy w swoje ręce.